Witam Państwa serdecznie z Gdańska. Znajdujemy się w fabryce maszyn rozmuchowych firmy TES, należącej do STM Group, polskiego potentata i producenta kompleksowych linii rozlewniczych. To właśnie tutaj inżynierowie i konstruktorzy pracują nad najnowszą technologią, która jest używana w modernistycznych zakładach produkcyjnych. Mowa o maszynach rozmuchowych, paletyzacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji. A zaraz pokażemy Państwu, jak z takiej małej preformy powstaje gotowa plastikowa butelka. Zapraszam do fabryki. Drodzy Państwo, za moimi plecami znajduje się departament maszyn CNC, czyli obróbki z krawaniem. To właśnie tutaj powstają wszystkie części potrzebne do produkcji maszyn rozdmuchowych, ale także i formy wydmuchowe, bo TES jest producentem kompleksowych rozwiązań, począwszy od maszyn, skończywszy na właśnie takich formach. Ta część hali to serce firmy. Właśnie tutaj składane są maszyny rozmuchowe i wysyłane w najdalsze zakątki świata, aby służyły nowym klientom przez długie lata. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie działa. Mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z wybitnym specjalistą, profesorem Politechniki Gdańskiej, a zarazem prezesem firmy TES, panem Waldemarem Karaszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Waldemarze, niech nam pan przybliży zasadę działania maszyny rozdmuchowej. Maszyna rozdmuchowa jest urządzeniem do wytwarzania opakowań PET metodą rozdmuchu. Opakowania powstają z półfabrykatów w postaci preform. Te preformy nagrzewane i następnie rozdmuchiwane do postaci finalnego wyrobu, czyli butelki, w której potem nalewamy napoje. A jak wygląda z wydajnością takiej maszyny? Firma nasza, jeśli chodzi o liniowe maszyny rozdmuchowe, produkuje je do 16 tysięcy na godzinę. Na świecie nikt nie produkuje takich wydajności jak my. W przeliczeniu również na jedno gniazdo uzyskujemy 2000 butelek z jednego gniazda. To jest nawet najwyższy standard, jeśli chodzi o tą wydajność. A czy producent, posiadając taką jedną maszynę, potrafi ją sobie, jest taka możliwość, żeby ją przezbroił i produkował w krótkim czasie inne butelki w różnych kształtach? Oczywiście tak. Może produkować różnego rodzaju butelki. Zmieniamy formę rozdmuchową. Maszyna ma wszelkiego rodzaju rozwiązania, aby ten proces zmiany rodzaju produkowanego opakowania trwał bardzo krótko. Jesteśmy w stanie przezbroić maszynę do 15-20 minut, a więc jest to bardzo szybko i klient może produkować inny rodzaj opakowania na tej samej maszynie. Możemy produkować różnego rodzaju butelki z różnymi gwintami. Na początku dzisiaj naszej wycieczki byliśmy w departamencie CNC, czyli obróbki z krawaniem, i tam powstają formy wydmuchowe. To dotyczy maszyn rozdmuchowych. Jeśli chodzi o formy rozdmuchowe, produkujemy je we własnym zakresie. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania zautomatyzowanego systemu produkcji tych form. Celem oczywiście jest zwiększenie jakości i zmniejszenie kosztów wytwarzania tego typu wyrobów. Czyli rozumiem, że klient może przyjść z rysunkiem albo wizją butelki, a Państwo przygotujecie wszystko. Dokładnie. Od designu butelki, ewentualnych korekt na podstawie życzeń klienta, no i oczywiście wykonania formy, a następnie wykonujemy końcową formę, które potem używamy w naszych maszynach rozdmuchowych. Czyli reasumując, TES jest polskim producentem kompleksowych rozwiązań wokół wydmuchu i powstawania opakowań z polietylenu. Oczywiście. Znakomicie. W takim razie życzę powodzenia i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.